Po intensywnym sezonie letnim szykuje się równie intensywna jesień. Mowa o nowym programie kulturalnym Regionalnego Centrum Kultury. Jesień wcale nie musi być nudna, nawet jeśli pada deszcz i za oknem szaro i ponuro, bo nasze kołobrzyskie jednostki kultury, przygotowując repertuar na właśnie zbliżającą się wielkimi krokami porę właśnie jesienną, uwzględniły propozycje, które zaspokoją gusta wielu osób, bo te propozycje są skierowane zarówno do najmłodszego odbiorcy, jak i do seniorów. Proszę Państwa, bo Kołobrzeg to miasto, które żyje kulturą i żyje z kulturą. I przygotowując repertuar, zawsze staramy się tak go opracować, aby zaspokajał właśnie gusta najbardziej wybrednych miłośników różnych wydarzeń kulturalnych. Kulturalna jesień 2023 to program zapowiadający najbliższe 3 miesiące, które mają obfitować w szereg różnych ciekawych wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych. Nie zabraknie koncertów, spektakli czy ciekawych wystaw. Łącznie zaplanowano około 80 wydarzeń. Od października, październik, listopad, grudzień. Jak policzymy dni robocze, to się okaże, że mam więcej wydarzeń niż dni roboczych do końca roku, pani prezydent. Czyli mówiąc wprost, prawie codziennie coś się będzie działo. Zacznę może od koncertów w Regionalnym Centrum Kultury. Otóż Szymborska na jazzowo na przykład, Kasia Ostercz Trio, Wojtek Mazalewski, EMI Ensemble, Cztery Pory Roku, Mitch and Mitch, Morricone, Adam Snopek, od Bacha do AC/DC, zespoły Rubens, Łydka Grubasa, Paweł Wakarcy, recital fortepianowy, to 11 listopada na Święto Niepodległości. Wraca do nas Fado, bardzo dobrze odebrane w tym roku. Zespół, który zrobił, już teraz nie mówię o Fado, ale o Waluś, Kraksa, Kryzys. Oraz wiele, wiele innych. Jesienny program wzbogaca również Miejska Biblioteka Publiczna. Przypomnę, że placówka na Frankowskiego, na Ogrodach i na Brzozowej. I w każdej z tych placówek jesienią przygotowaliśmy duży, ciekawy program w zasadzie dla każdej grupy wiekowej, bo spotykamy się z mamami, znaczy z rodzicami, z dziećmi w zasadzie od 0 plus 3. Dla takich maluchów już przygotowaliśmy zajęcia, które odbywają się na Ogrodach i na Brzozowej. Przygotowujemy ofertę bardzo bogatą dla seniorów, którzy również mają swoje dni w każdej naszej placówce, ale naprawdę myślę, że ciekawe wydarzenia znajdą tutaj osoby w każdym wieku. Jesienią odwiedzi nas między innymi z pisarzy Wojciech Orliński. Spotkamy się z kołobrzeżaninem podróżującym, z Marcinem Rytelem, między innymi z pisarką Janną Jaks czy z Wojciechem Chmielarzem. Całą konferencję dotyczącą jesiennego programu w Regionalnym Centrum Kultury nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia. Szczegółowy program imprez można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury. Yeah.